Mistrzyni Krajów Wyszehradzkich na Dzień Olimpijski to po raz kolejny organizowana w Karlinie impreza sportowa, która już szerokim echem się odbywała i poprzez przekaz medialny w dniu dzisiejszym jest 9 reprezentacji, bo poza krajami wyszehradzkimi jest i Francja, Finlandia, Litwa, Szwecja, także i Niemcy. W naszym turnieju udział bierze Marysia Szkurlarek w kategorii 53 kg. Ma tutaj bardzo silną obsadę Francuzek, Słowaczkę i jej przeciwniczkę z Polski Ilonę Walczuk z Chęci. Po turnieju najlepsze zawodniczki zostaną i będą trenować w Karlinie na zgrupowaniu międzynarodowym pod okiem Marcina Marcinkiewicza. Turniej nasz jest organizowany również równolegle z Międzynarodowymi Mistrzostwami Polski Juniorów do lat 20. Udział biorą Filip i Igor Szuccy. Oni będą właśnie walczyć w dniu jutrzejszym w finałach. W tym turnieju poza naszą reprezentacją są również reprezentacja ze Słowacji, Litwy i z Niemiec. Są to wyselekcjonowani już najlepsi z najlepszych zawodników, tutaj, którzy biorą udział. I w zasadzie mamy nadzieję, że w dniu jutrzejszym, ponieważ są te finały, wypadniemy tutaj bardzo dobrze, czyli wygramy te wszystkie finały i będziemy zadowoleni nie tylko z organizacji, ale i z wyniku sportowego. Przyjeżdżamy na imprezę tutaj do Karlina, na turniej krajów wyszehradzkich. Jest to turniej międzynarodowy, zawsze silnie obsadzony. Pierwszy raz w tym roku są również zorganizowane Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów, również w silnej obsadzie międzynarodowej. Organizacja jak zawsze stoi na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o sprawy takie techniczne, jak również poziom walk jest bardzo mocny. Bardzo wyrównany, więc to też zawsze przyciąga kibica, cieszy nas działaczy, jak również trenerów, więc na pewno po to są rozgrywane te zawody, żeby też trenerzy, kadr mogli wyłonić najlepszych zawodników w kraju, po to, aby oni później mogli reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy i Świata.